Czy kiedykolwiek mieliście taką sytuację, że szliście sobie ulicą i podeszła do was Romka, prosząc o jedzenie, proponując wróżbę lub żebrząc o pieniądze? A kiedy odmówiliście, wpadała w irytację i wykrzykiwała obelgi oraz złorzeczenia, czy też po prostu klątwy. Jeżeli nie doświadczyliście tego na własnej skórze, to z pewnością słyszeliście podobne historie. Osobiście przeżyłam parę takich spotkań z romskimi kobietami, potocznie nazywanymi cygankami, i pozwólcie, że takim określeniem też w tym filmie będę się posługiwać i nie wspominam tego dobrze. Po takiej akcji, gdzie cyganka krzyczy różne straszne słowa w naszą stronę, mówi, że nas przeklina, że umrzemy mając tyle i tyle lat, to człowiek zastanawia się, kurde, czy ona naprawdę rzuciła na mnie klątwę? Co mam teraz zrobić? Sprawa bardziej się komplikuje, kiedy rzeczywiście zauważamy, że coś złego zaczyna się dziać. Ja na przykład po jednym takim starciu z romską kobietą przez jakiś czas miałam ogromnego pecha. Wszystko się psuło, nic mi nie wychodziło, a najbardziej obrzydliwą rzeczą było to, że ilekroć chciałam zjeść jakiś owoc, to był on zepsuty, po prostu czarny, spleśniały w środku. Niezależnie od tego, czy był on wyciągnięty z lodówki, czy świeżo kupiony. Wtedy też zastanawiałam się, czy to rzeczywiście klątwa, czy może siła sugestii i strachu. I musiałam podjąć kroki, dzięki którym przekonałam się, czy to rzeczywiście jest klątwa i dzięki którym ewentualnie mogłabym ją ściągnąć. Na moim kanale znajdziecie dwa filmy o klątwach. Jeden o oznakach, że ktoś rzucił na nas klątwę, drugi o tym, jak się przed klątwami chronić. Jeżeli nie oglądaliście, to zapraszam do nadrobienia. Klątwa jest formą przekazywania ogromnych pokładów negatywnej energii za pomocą słów, intencji, rytuałów i wielu, wielu innych rzeczy. Naprawdę istnieje ogromna ilość sposobów na rzucenie klątwy, tak samo jak istnieje ogromna ilość sposobów na ochronę przed nimi i ich usuwanie. Od takich mniej skomplikowanych i prostych, o których mówię w moich filmach na ten temat, do technik bardziej zaawansowanych i wymagających bardzo dużo czasu. Klątwy też wcale tak łatwo nie da się rzucić. Do tego potrzebna jest naprawdę duża ilość złej energii. Jednak to, co według wielu osób budzi strach i obawy przed klątwami rzucanymi przez romskie kobiety, to fakt, że kultura i tradycja Romów jest bardzo specyficzna. Na przykład Romowie mają swoje kodeksy i zasady co do wykonywanych zawodów. Istnieje wiele profesji, które Romowie uznają za niegodne i nieczyste. W związku z tym przy wyborze pracy czy też zajęcia Romowie są dosyć ograniczeni. Mogą parać się handlem, żebrać, pracować jako kowale czy zajmować się wróżbiarstwem. Co ciekawe, obowiązek utrzymania rodziny w kulturze romskiej spoczywa na barkach kobiet, które, jak łatwo się domyślić, prędzej wybiorą paranie się wróżbiarstwem niż zawód kowala. I tu dochodzimy do puenty. Dlaczego ludzie tak bardzo obawiają się klątw rzucanych przez cyganki? Ponieważ te praktycznie od dzieciństwa są wdrażane w romską magię i wróżbiarstwo, dlatego też rzekomo mogą w bardzo łatwy sposób rzucić na nas klątwę. A z pewnością jest im łatwiej niż osobie, która robi to po raz pierwszy lub po prostu nie interesuje się tematyką klątw. Ale czy cyganki, kiedy odmawiamy dania im pieniędzy, czy posłuchania wróżby z ręki, czy lusterka, rzeczywiście rzucają na nas klątwę? Moim zdaniem wszystko zależy od człowieka. Przypuszczam, że ich groźne spojrzenia i krzyki wystarczą, żeby zasugerować biednemu człowiekowi, że rzucają na niego klątwę, gdzie tak naprawdę nic energetycznie nie robią. Jednak tutaj wygrywa siła sugestii, która jest bardzo niebezpieczna. Dlaczego? Ano dlatego, że kiedy będziemy sami sobie wmawiać, że ktokolwiek rzucił na nas klątwę, przyciągniemy w ten sposób złą energię i jakby to najprościej powiedzieć, sami się przeklniemy. Sami zaprogramujemy się na pecha. Tym bardziej, kiedy już jesteśmy rozchwiani emocjonalnie, niepewni siebie, mamy gorszy okres w życiu i ta nasza energia i tak jest już zachwiana, to wtedy cyganka i jej rzekoma klątwa są impulsem do tego, że sami siebie rozwalamy. Oczywiście nie wykluczam, że możemy trafić na osobę, nawet niekoniecznie na Romkę, która może być tak zła i pełna negatywnej energii, że naprawdę rzuci na nas klątwę. W takim wypadku, kiedy nie jesteśmy pewni, czy klątwa została na nas rzucona, czy nie, warto zastosować jakiś sposób na sprawdzenie, czy rzeczywiście doszło do przekleństwa i ewentualnie się oczyścić. W związku z tym, że ten film jest dosyć osobisty, bo ja takich złorzeczeń doświadczyłam, o czym na początku Wam wspominałam i ogólnie ja i wiele osób z mojego otoczenia miało różne przygody z Romami, byłam zmuszona na samej sobie sprawdzić, czy ta klątwa została na mnie rzucona. Nigdy wcześniej, ani w filmach, ani na Instagramie nie wspominałam o tym sposobie i teraz właśnie się nim z Wami podzielę. Czy kojarzycie taką roślinę jak czarcie żebro? Potocznie nazywa się tak ostrożeń warzywny, który na naszej polskiej ziemi, w magii i różnych ludowych praktykach używany jest od wieków. Ta roślina uważana jest za zioło magiczne i dawno, dawno temu, kiedy miałam swoje przykre przygody związane z pechem po starciu z cyganką, pewna osoba poleciła mi kąpiel w czarcim żebrze, ponieważ ostrożeń to roślina, która pomaga pozbyć się wszelkich klątw i uroków. I słuchajcie, jak taką kąpiel przygotować? Oczywiście musimy do wanny nalać wodę, przygotować wywar z 5–6 łyżek stołowych czarciego żebra, który wlewamy do wanny i do tego dodać opcjonalnie łyżkę soli oraz już bardzo, bardzo, bardzo opcjonalnie, jeśli wierzycie i chcecie, wodę święconą. Do takiej kąpieli się zanurzamy, myśląc o tym, że chcemy pozbyć się tych wszystkich złych energii. Kąpiel powinna trwać około 15 minut i po tym czasie wychodzimy z wody i ją obserwujemy. Jeżeli jest klarowna, nic w niej nie pływa, to znaczy, że nikt na nas klątwy nie rzucił. Jednak, jeżeli woda jest taka mętna, matowa, zbierają się w niej takie cićki, śmieszne słowo, to jest trudne do opisania. Po prostu ta woda wygląda na brudną, na to, że pływają w niej takie skrzepy. Trudno to sobie wyobrazić, ale naprawdę bardzo łatwo to zauważyć. To wtedy wiemy, że coś w nas było i że tak powiem wylazło. To jest sposób, który sprawdza się absolutnie zawsze. Sprawdził się u mnie i u wielu innych osób, które znam. Jestem bardzo ciekawa, czy na kogoś z Was ktoś, cyganka, jawnie rzucała klątwę, czy kiedykolwiek doświadczyliście czegoś podobnego. Czy znacie taką roślinę jak czarcie żebro i metodę ściągania uroków, o której opowiadałam w tym filmie? Piszcie w komentarzach. Czekam na Wasze historie związane ze złorzeczeniami i klątwami. Jeżeli film się Wam podobał, pamiętajcie o kciuku w górę i o subskrybowaniu kanału, jeżeli jeszcze tego nie robicie, żeby ze wszystkim być na bieżąco. Zapraszam Was też na mój Instagram paranormalia.it. Do zobaczenia w kolejnym magicznym filmie.